CISE to ponad 25 lat historii, a 20 lat historii działalności w obszarze ekonomii społecznej. I jeszcze jeżeli do tego dołożymy naszego właściciela Credit Cooperative, który ma 120 lat historii, jest liderem na rynku francuskim w finansowaniu przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, to były dwie główne przyczyny, które nas zmotywowały, aby wystąpić w przetargu na obsługę funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Spółdzielnia powstała w 2012 roku jako efekt w zasadzie naszych wspólnych gdzieś tam rozważań i na temat tego, jak pracować, jak stworzyć żłobek dla dzieci, jak stworzyć miejsce, w którym dzieci czują się dobrze. Na ostatniej liście płac było 23 osoby na umowę o pracę, plus osoby na umowach cywilnoprawnych. 3 osoby niepełnosprawne, w tej chwili właśnie jedna osoba odeszła, więc mamy 2 opiekunów. Jedna osoba jest niedosłysząca w bardzo dużym stopniu, a druga jest głucha. Są to wychowawcy w żłobku i w przedszkolu. Jest to nauka dla dzieciaków i dla innych wychowawców, jak asymilować się, jak być wrażliwym, tak, na to, co nie jest na co dzień spotykane. Pożyczka z funduszu była nam potrzebna po to, że dojrzeliśmy do tego, że potrzebujemy między innymi reklamować się. Jak dojrzeliśmy do tego, to okazało się, że jeszcze parę innych rzeczy można by było w związku z tym zrobić. Między innymi ta sala powstała z tych środków w dużej mierze, ale duża część tych środków właśnie pochłonęła całe kampanie reklamowe i w ogóle informacyjne na nasz temat. Rodzice nam zaczęli mówić, że to, co mamy, jest świetne, jest dobre, natomiast nikt o nas nie wie. I tak naprawdę dla nas wartością zaczęło być to, że my musimy dotrzeć do ludzi i powiedzieć im o tym. Poza tym środki z ES funduszu poszły również na jakiś remont tutaj i dofinansowaliśmy place zabaw. Kupiliśmy trochę sprzętu. Mamy potencjał jeszcze na jakąś 20 dzieci tutaj w przedszkolu i chcielibyśmy to zapełnić. I wydaje mi się, że zapełnimy to i to bardzo szybko, jeżeli tylko dotrzemy z informacją, że istniejemy. Tak? Już 3 lata temu rozmawialiśmy z Ministerstwami Pracy i Rozwoju Regionalnego o tym, że należy stworzyć system finansowania podmiotów ekonomii społecznej. System, który pozwoliłby na dostęp do finansowania, którego to finansowania nie zapewniają banki komercyjne, ponieważ co do zasady ta grupa podmiotów, podmioty ekonomii społecznej nie są atrakcyjnym, normalnym klientem dla banków komercyjnych. Kraina Rumianku to wioska tematyczna, która jest sposobem na ożywienie życia gospodarczego wsi, na aktywizację mieszkańców. Powstał Ośrodek Edukacji Regionalnej. U nas można utkać płótno, upiec chleb, ulepić garnek, a potem kolejnym krokiem było wykorzystanie atutu przyrodniczego, jakim jest uprawa rumianku. Każdego roku przyjeżdża do nas około 120 grup i to jest taka podstawowa nasza działalność, a wiejskie spa, wyrób mydełek oraz inna jeszcze działalność, teraz pieczemy pierniczki, to jest kolejny krok w naszym przedsiębiorstwie ekonomii społecznej, a jest to możliwe dzięki temu, że otrzymaliśmy bardzo fajny kredyt z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, które pozwoliło nam funkcjonować o tej porze roku, bo zrobiliśmy za te pieniążki termomodernizację i możemy dalej zatrudniać ludzi, zwiększać nawet ich liczbę, dawać miejsca pracy, bo mam bardzo dobry produkt, mydełka się bardzo dobrze sprzedają, zamówień mamy bardzo dużo, 4 osoby dodatkowo znalazły miejsce pracy. Wiele osób daliśmy szansę, przyjęliśmy, 2 osoby niepełnosprawne u nas pracują, które nie miałyby szansy znalezienia pracy w normalnych przedsiębiorstwach. Także to jest takie wyjątkowe miejsce też dzięki temu, że tu każdy może znaleźć swoje miejsce, odnaleźć się, zrealizować. Muszę powiedzieć, że z pełną odpowiedzialnością działania z przedsiębiorcami społecznymi, z naszymi partnerami w makroregionach, z którymi realizujemy ten program, muszę powiedzieć, że to był fantastyczny pomysł, że zaczęto udostępniać instrumenty zwrotne dla przedsiębiorstw, dla podmiotów ekonomii społecznej. W związku z tym właściwie trzeba chylić tutaj głowę wobec Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ale także dla głównego operatora, jak ja to mówię zawsze, menadżera systemowego, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Po pierwsze, że wymyślili ten program, po drugie, że udało się tak sprocedować to, żeby ten program teraz mógł w miarę
sprawnie być realizowany i po trzecie, że rzeczywiście w większości, bo nie we wszystkich elementach, odpowiada on na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej. Dzielnia Surmet we Wrocławiu została założona w 1950 roku. Istniejemy w takiej formie prawnej już od 64 lat. Zatrudniamy 33 osoby. Zajmujemy się odbiorem, przygotowaniem surowców wtórnych do recyklingu. Posiadamy swój własny tabor samochodowy, kontenery. Łącznie w zeszłym roku przerobiliśmy 13 tysięcy ton surowców wtórnych. Aby unowocześnić system odbioru, potrzebujemy nowych samochodów, nowego sprzętu do przewożenia. Zwróciliśmy się wobec powyższego o pożyczkę z funduszu TIZE, która jest nisko oprocentowana. Częściowo użyliśmy własnych funduszy, żeby jak najbardziej efektywnie wyszedł nam ten zakup samochodu. Chcemy nadal powiększać bazę samochodową o nowy sprzęt, który jest i ekonomiczniejszy, i proekologiczny. Ja myślę, że dla każdej firmy miejsce się znajdzie. Wszystko też zależy od organizacji pracy. Pracownicy, którzy są członkami spółdzielni, można powiedzieć, że pracują inaczej niż pracownik jakiejś tam firmy prywatnej, korporacji, bo on pracuje też dla siebie. Założeniem było, aby z jednej strony to był program, który da szansę na dostęp do taniego finansowania w formie preferencyjnej pożyczki, ale także chodziło i chodzi o to, aby zbadać w praktyce, w jaki sposób ten system powinien wyglądać. Czyli jest to pilotaż. Pewne elementy już zmodyfikowaliśmy, nad kilkoma jeszcze pracujemy, natomiast to, co najważniejsze, to wykorzystanie zdobytych doświadczeń, obserwacji praktycznych, w tym, jak będzie wyglądał system finansowania ekonomii społecznej w latach 2014-2020. Nie kryję, że byliśmy pełni obaw, czy TISE poradzi sobie z szybkim i skutecznym dotarciem z tą ofertą do uprawnionych beneficjentów, ale już dzisiaj widać, że to ćwiczenie okazuje się sukcesem. Garczewska wioska powstała w 2007 roku w ramach programu Budujemy Nowe Lisków. Projekt realizowała Niedzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Efektem tego projektu było właśnie powstanie przedsiębiorstwa, które obrało formę prawną spółkę z o.o., non for profit, czyli wszelkie dochody, które pozyskujemy z naszej działalności, przeznaczamy na cele statutowe. Nasze działania kierujemy głównie do grup zorganizowanych, które odwiedzają wioskę, ale coraz częściej też spotykamy osoby indywidualne, które trafiają tutaj do nas do wioski. I możemy im zaoferować różnego rodzaju formy aktywnego wypoczynku, warsztaty głównie garncarskie, no bo jak sama nazwa mówi, garncarnia to nasze serce. Oprócz garncarstwa możemy zaoferować inne warsztaty rzemieślnicze, wyrób i zdobienie papieru czerpanego, warsztaty krawieckie, warsztaty wykonywania witrażu, warsztaty kowalskie, brukarskie. Od 2 lat tworzymy tutaj w sąsiedztwie Rajski Ogród, czyli też warsztaty ogrodnicze. Goście zauważyliśmy, że zaczęli pytać o coś do zjedzenia. Dlatego postanowiliśmy zwrócić się o pożyczkę i w tym celu właśnie, żeby poszerzyć naszą działalność gospodarczą właśnie o stworzenie kuchni. Po to właśnie, żeby też jak w domu, tak, przyjąć gości dobrym obiadem i chcemy serwować właśnie w tej kuchni dania mazurskie. Zatrudniamy 12 osób. Chcąc poszerzyć wachlarz naszej oferty, też współpracujemy z innymi twórcami ludowymi. Coraz więcej osób może też przy okazji tego, co się tutaj wydarzyło, po prostu zarabiać. W zeszłym roku odwiedziło nas prawie 10 tysięcy osób, więc cieszy nas ten fakt. Myślę, że jak powstanie kuchnia, będzie ich jeszcze znacznie więcej. Dzisiaj właściwie po roku działania możemy powiedzieć, że mamy zrealizowane prawie 40% funduszu pożyczkowego. To jest
10 milionów, to jest ponad 100 pożyczkobiorców. Cała paleta, w zależności od formy prawnej tych przedsiębiorstw, jest niesłychanie różnorodna. Są spółdzielnie socjalne, jest około 40% fundacji, stowarzyszeń, które prowadzą działalność gospodarczą, są spółdzielnie pracy. Niestety jest tylko kilka, bo właściwie dwie sztuki spółdzielni inwalidów i niewidomych, ale także są spółki non-profit, spółki, które swój zysk przeznaczają na działalność gospodarczą. Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów powstała w 1951 roku jako stowarzyszenie dobrowolne osób, które chciały sobie pomóc. I istnieje do dzisiaj. Aktualnie zatrudniamy 48 osób w produkcji, na zakładzie. 24 jest z tym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 10 osób jest z tym lekkim stopniem, no i pewnie około 10 jest zdrowych. No, byliśmy już w takiej sytuacji, że nie mogliśmy wygenerować pieniędzy na surowce. Dzięki pożyczce S Fundusz TISE zakupiliśmy większe ilości materiału, a więc obniżyliśmy koszty już przez samo to, że te dostawy były większe, a nie w takich bardzo malutkich porcjach. No i rozwinęliśmy produkcję regału. W tej chwili już produkujemy około 200 regałów miesięcznie. Ta pożyczka pozwoliła nam na rozwinięcie produkcji, na wprowadzenie nowych wyrobów i dała nam właśnie nadzieję na możliwość dalszego istnienia. Jesteśmy w chwili obecnej w połowie realizacji tego programu, więc myślę, że to jest już taki moment, gdzie trzeba tych, którzy do tej pory zastanawiali się, czy instrument zwrotny, jakim jest pożyczka, to jest element dla nich, czy warto z niego skorzystać, czy też nie, żeby się obudzili i w przypadku, kiedy im potrzeba takiego finansowania, zgłosili się do TISE lub do naszych partnerów, ponieważ zostanie nam tylko rok działania funduszu pożyczkowego, czyli rok możliwości skorzystania z pożyczki, a niejednokrotnie pożyczka przyspieszy zrealizować to przedsięwzięcie, ale ona na pewno daje mu dużą szansę zrealizowania jego gospodarczych marzeń.